Zapotrzebowanie na energię dynamicznie wzrasta, a produkcja energii na świecie jest oparta w ponad 80% na surowcach kopalnych, węglu, ropie naftowej i gazie ziemnym. Są to surowce nieodnawialne, ich zasoby się wyczerpują. Ponadto ich wykorzystanie wiąże się z negatywnym wpływem na środowisko naturalne. Alternatywą dla źródeł konwencjonalnych są odnawialne źródła energii. Ich zasoby są praktycznie nieograniczone, a produkowana w nich energia ekologiczna. Do grupy odnawialnych źródeł energii należą biogazownie rolnicze. W Polsce pozyskiwanie energii z biogazu rolniczego to stosunkowo nowa technologia. Pierwsza tego typu instalacja powstała w 2005 roku. W Niemczech, gdzie ten rodzaj wytwarzania energii z biomasy rozpowszechnił się już kilkadziesiąt lat temu, w tej chwili istnieje ponad 7 tysięcy biogazowni. W biogazowni energię produkuje się wykorzystując materię organiczną, z której wytwarza się biogaz. Biogaz jest mieszaniną gazów, głównie metanu i dwutlenku węgla. To właśnie metan odpowiada za wysoką wartość energetyczną biogazu. Substratami do produkcji biogazu jest biomasa pochodzenia rolniczego. Można wyróżnić trzy podstawowe grupy substratów. Odpady od zwierzęce, np. gnojowica lub obornik, celowe uprawy energetyczne, takie jak kiszonka z traw czy kukurydzy, oraz odpady z przemysłu rolno-spożywczego, np. wywar gorzelniany czy serwatka. Najpopularniejszym miksem substratów jest kiszonka z kukurydzy oraz gnojowica. Gnojowica jest przywożona wozami asenizacyjnymi na teren biogazowni i magazynowana w zbiorniku wstępnym. Kiszonki magazynuje się w wykonanych z żelbetu silosach, szczelnie przykryte folią. Kiszonka jest pobierana z silosa i zadawana do zasobnika substratu. Wymieszane substraty w ściśle określonych proporcjach i regularnych odstępach czasu podawane są przy pomocy przekaźników do komór fermentacyjnych. Komory fermentacyjne to hermetyczne zbiorniki wykonane ze stali lub żelbetu. Są one ocieplone i wyposażone w system ogrzewania, umożliwiając zapewnienie wewnątrz stałej temperatury. Proces fermentacji zachodzący w komorach polega na przetwarzaniu materii organicznej przez specjalne szczepy bakterii. Mikroorganizmy te są wrażliwe na wszelkie zmiany środowiska, dlatego konieczne jest utrzymanie stałej temperatury, pH, a także składu chemicznego. W celu równomiernej fermentacji zbiorniki wyposażone są w system mieszadeł. Mieszanie uniemożliwia też rozwarstwienie się fermentowanej biomasy. Przefermentowana materia organiczna opada na dno zbiornika, skąd jest odbierana. W procesie fermentacji beztlenowej wytwarza się biogaz, który unosi się i gromadzi pod dachami zbiorników fermentacyjnych. Dachy są wykonane z trwałej, wielowarstwowej membrany. Biogaz z zbiorników fermentacyjnych jest kierowany w pierwszej kolejności na odsiarczalnik, gdzie następuje jego wstępne oczyszczenie, głównie ze związków siarki. Oczyszczony i osuszony, czyli pozbawiony wody biogaz, wprowadza się następnie do silnika gazowego, gdzie jest spalany. Silnik połączony jest z prądnicą generującą energię elektryczną, która jest wprowadzana do sieci elektroenergetycznej. Podczas spalania biogazu wydziela się duża ilość energii cieplnej, którą można odzyskać w wyniku chłodzenia silnika oraz spalin. Wytworzona energia cieplna może być wykorzystana do ogrzewania bądź też na cele przemysłowe. Jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej nazywane jest kogeneracją. W procesie fermentacji oprócz biogazu powstaje też tzw. substancja pofermentacyjna. Jest ona wypompowana ze zbiorników fermentacyjnych, po czym może być kierowana na separator. Separacja umożliwia podział substancji pofermentacyjnej na dwie frakcje, ciekłą i stałą. Frakcja ciekła może być magazynowana w tzw. slurry bagu, czyli szczelnym zbiorniku wykonanym z membrany. Frakcja stała o konsystencji zbliżonej do świeżego kompostu może być składowana w silosie. Substancja pofermentacyjna stanowi doskonały substytut nawozów mineralnych. Charakteryzuje się wysoką zawartością składników mineralnych, głównie azotu, potasu i fosforu. W porównaniu z nawozami naturalnymi, np. gnojowicą czy obornikiem, charakteryzuje się też mniejszą uciążliwością zapachową, ponieważ w procesie fermentacji rozkładana jest część związków odorotwórczych. Biogazownie rolnicze to instalacje, które wykorzystując biomasę pochodzenia rolniczego wytwarzają ekologiczną energię elektryczną i cieplną.
Budowa biogazowni wiąże się z nowymi miejscami pracy, tworzy rynek zbytu dla upraw energetycznych, przyczynia się więc do rozwoju obszarów wiejskich. Należy jednak zaznaczyć, że mieszkańcy obszarów wiejskich są często negatywnie nastawieni do inwestycji w biogazowni, obawiając się przede wszystkim nieprzyjemnego zapachu. Mamy nadzieję, że realizacja projektu ABC Biogazowni Rolniczych przyczyni się do wzrostu wiedzy na temat wykorzystania biogazu i zwiększy przychylność mieszkańców dla tego typu inwestycji.